Mamy dzisiaj 28 stycznia, a jest to data, która obfituje w przypadające na ten dzień interesujące rocznice historyczne. I tak w 814 roku zmarł Karol Wielki, odnowiciel idei cesarstwa na zachodzie. Karol był władcą Franków. Frankowie kojarzą nam się z Francją, ale jego imperium to była nie tylko Francja, ale także tereny dzisiejszych Niemiec, krajów Beneluxu i części Włoch. I też nie bez przyczyny, kiedy mówi się o rdzeniu integracji europejskiej, to często przywołuje się tak zwaną ideę karolińską. I ta idea karolińska jest właśnie jakąś taką spuścizną po tym cesarstwie Karola Wielkiego. I podział monarchii następców Karola w traktacie z Verdun z 1843 roku położył podwaliny pod powstanie w przyszłości państw francuskiego i niemieckiego. I tutaj mam taki bardzo osobisty do tego zagadnienia stosunek, ponieważ już 2 dekady temu na egzaminie wstępnym na studia historyczne miałem pytania właśnie o traktat z Verdun z 843 roku i o wybuch I wojny światowej. No i jeden z egzaminatorów, wydaje mi się, choć nie jestem pewien, że był to pan profesor, a wówczas doktor Majewski, tak zażartował sobie, że no oto potomkowie Karola Łysego i Ludwika Niemieckiego wyruszyli przeciwko sobie, wzięli się za łby i jakoś mi ten żarcik zapadł w pamięć. Kontynuując dzisiejsze rocznice, w 1457 roku urodził się przyszły Henryk VII, pierwszy władca Anglii z dynastii Tudorów. Doszedł on do władzy po pokonaniu Ryszarda III w kończącej Wojnę Dwóch Róż bitwie pod Bosworth i panował w latach 1485-1509. Był między innymi twórcą przyszłej potęgi brytyjskiej floty, ponieważ o nią dbał. W roku 1521 z kolei rozpoczął się w formacji Sejm Rzeszy, na którym oskarżony o herezję Marcin Luter odmówił odwołania swoich poglądów. I tutaj tradycja podaje, nie jest pewne, że tak dokładnie tak to wyglądało, ale tak się przyjęło, że właśnie podczas Sejmu w formacji wielki reformator religijny miał wypowiedzieć te słynne słowa: tu stoję, inaczej nie mogę, niech mi Bóg dopomoże, amen. Czyli jeden z takich no, najbardziej chwytliwych cytatów w historii. W roku 1547 zmarł syn wspomnianego już Henryka VII, tego samego imienia, Henryk VIII, powszechnie znany chyba najbardziej z posiadania 6 żon i takiego dosyć bezceremonialnego obchodzenia się z nimi oraz z tego, że zrywając z Rzymem powołał do życia Kościół Anglii. Natomiast nie jest prawdą, że anglikanizm powstał, żeby król mógł się rozwieść, to jakby nie wchodząc w niuanse, jeśli już to było raczej na odwrót. I też nie jest prawdą, że Henryk VIII był protestantem, mimo że Henryk VIII w polskich podręcznikach historii to się pojawia w jednym rozdziale z Lutrem i Kalwinem, to tak się myśli. Natomiast za jego czasów Kościół Anglii to po prostu była katolicka schizma z królem w miejscu papieża. A co do tej wielkiej sprawy króla, jak nazywano jego rozwiązanie małżeństwa z Katarzyną Aragońską, no to sam Marcin Luter ten rozwód potępiał.
No a ponieważ umarł król, niech żyje król, to tego samego dnia na tron wstąpił syn Henryka VIII z jego trzecią żoną Jane Seymour. Też ja lubię z te imiona spolszczać i mówię o Joannie Seymour, Edward VI. No i no, nowy król miał 9 lat dopiero, więc w rzeczywistości rządzili w jego imieniu doradcy i regenci. I to była akurat taka frakcja protestancka, która snuła plany przeprowadzenia radykalnej reformacji. W młodym władcy widziano nowego Jozjasza. Jozjasz, jak ktoś dobrze Biblii nie zna, to przypomnę, że to był taki młody król żydowski, który przeprowadził reformę religijną, też wyplenił różne kulty bałwochwalcze, więc z racji młodego wieku i reformacyjnego zapału w Edwardzie widziano nowego Jozjasza. No niestety te nadzieje nie spełniły się, ponieważ młody władca był bardzo chorowity i w 1553 roku zmarł. Jego kolejnymi następczyniami zostawały przyrodnie siostry, Maria Tudor, córka Katarzyny Aragońskiej, i na jej panowanie przypada okres takiej reakcji katolickiej i krwawych prześladowań ludności protestanckiej. Natomiast za rządów Elżbiety, córki Anny Boleyn, Kościół Anglii nabrał już pewnego takiego charakteru protestanckiego, no choć nie w tak radykalnym wydaniu, jak było to planowane za panowania Edwarda VI. No i może jakby z historii Polski taka najbardziej dotycząca nas rocznica 450, czyli półokrągła, można powiedzieć. W 1573 roku ogłoszono akt Konfederacji Warszawskiej. Konfederacja Warszawska gwarantowała bezwarunkowy i wieczny pokój między wszystkimi różniącymi się w wierze przedstawicielami narodu szlacheckiego Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zapewniała różnowiercom równouprawnienie z katolikami i opiekę państwa, jednocześnie zabraniając władzom świeckim wspierania kleru w prześladowaniu religijnych, i był to taki standard, taki poziom tolerancji religijnej, o którym ówczesna Europa mogła no, co najwyżej pomarzyć, więc no, kiedyś rzeczywiście ta Polska potrafiła być wielka, nie tylko rozmiarem, tylko rzeczywiście wielka, jeżeli chodzi o wprowadzane instytucje, jeżeli chodzi o myśl, nawet jeżeli ona wynikała tylko z takich praktycznych powodów, żeby się różne frakcje religijne nie powyżynały jak w innych krajach, no ale mimo wszystko to rozwiązanie zdecydowanie wyprzedzało swoje czasy. I większość z przytoczonych przeze mnie rocznic, w zasadzie to wszystkie poza tą związaną z Karolem Wielkim, dotyczy wydarzeń z wczesnej epoki nowożytnej, takiej early modern history. I od jakiegoś czasu, mimo że ja jestem pierwotnie od przełomu jakby późnego XIX, wczesnego XX wieku, jakbym to sprecyzował, to od jakiegoś czasu sobie myślę, że gdybym to dzisiaj szedł na studia historyczne, gdybym dzisiaj zaczynał, to z dzisiejszym moim nastawieniem, swój jakiś wysiłek badawczy, zainteresowania naukowe, to bym skupił właśnie na tej wczesnej nowożytności. I celowo podkreślam, że mi chodzi o wczesną nowożytność, a nie epokę nowożytną jako taką, ponieważ no, koncept epoki nowożytnej, czyli XVI, XVII, XVIII wiek, nie do końca pasuje moim zdaniem do
rzeczywistości, coraz bardziej mi on zgrzyta. Bardziej racjonalne wydaje mi się wydzielenie XVI i XVII wieku w jedną epokę, być może nawet tak z późnym średniowieczem od przełomu XIV-XV wieku, a wiek XVIII tak połączyłbym z XIX, a może historycy w przyszłości stwierdzą, że ta epoka wówczas rozpoczęta to tak naprawdę jeszcze kiedy mówię te słowa trwa. I też jeżeli mógłbym zrobić małą polecankę, no to polecam konto twitterowe profesora Franka McDonogha, który jest autorem takiego dwutomowego dzieła Czas Hitlera, które miałem okazję recenzować dla Histmaga. I właśnie profesor McDonogh takie interesujące rocznice bardzo często przywołuje, przypomina o nich, więc warto czasem na jego Twittera rzucić okiem.